Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj jest 26. niedziela zwykła. Celebrantem obecnej mszy świętej jest Jego Eminencja ksiądz kardynał Józef Lem, prymas Polski, jak również homilię wygłosi się prymas. Gromadzimy się dziś w świątyni, aby wspólnie sprawować w tym dniu pamiątkę i uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa, Jego jedynej ofiary. Równocześnie przeżywamy radość w naszej parafii z pobytu Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glemfa, prymasa Polski. Przywitajmy księdza prymasa serdecznie i życzmy mu wszelkich łask Bożych. Módlmy się w czasie tej mszy świętej w intencji księdza prymasa i całego Episkopatu Polski, w intencji naszej ojczyzny, w intencjach naszych osobistych. Na rozpoczęcie mszy świętej śpiewać będziemy Gwiazdo Śliczna, Wspaniała. Proszę wstać. Thank you.
będą z wami wszystkimi. Ekscelencjo, księże kardynale. Witając Cię wśród chicagowskiej Polonii w imieniu młodzieży zgromadzonej przy parafii świętego Jacka, powiemy Ci tylko, że nasze serce biją mocno. Radują się, bo jesteś wśród nas. Ty, który za krzyżem idziesz, niosąc ludziom sakrament, słowo, błogosławieństwo. I pochylając się nad człowiekiem, nad ołtarzem, sprawujesz nieustającą liturgię godzin. Ty, który w wielkim kosmosie jesteś siedzą. Jesteś obecnością i osobą. Twoim zadaniem jest siać. Ziarna są obfite, kiełkują łatwo. Jakaś myśl, uścisk dłoni, przyjacielska rada. Siej z miłością. Siej zawsze na każdym terenie. Jak gdybyś siał własne serce. Bądź siewcą dzisiaj, tutaj, teraz. W imieniu wszystkich polskich rodzin naszej parafii świętego Jacka pragniemy powitać księdza kardynała w naszym kościele tymi słowami. Witam Cię bardzo serdecznie i gorąco, a przebywając z nami, czuj się jak wśród swoich najbliższych. Długi to był czas wyczekiwania na tę pokrzepiającą nas wiadomość, że wreszcie przyjeżdżasz do nas, jako jeden z największych polskich pasterzy naszego powszechnego kościoła. Pragniemy być z Tobą, my, polskie rodziny na migracji.
Zamieszkujemy wprawdzie nowy nam kraj, lecz nie czujemy się już tak oddaleni od Twojej ojczyzny, od rodzin swoich, najbliższych czy znajomych, jak dawno. Dlatego, że wciąż jeszcze posiadamy polskie kościoły i polskich kapłanów. Wizyta, jaką nam przygotowałeś, jest dowodem tego, że pragniemy siebie nawzajem żyć w miłości i jedności. Tworzyć jedną rodzinę pomiędzy nami a tymi rodzinami, z którymi obcujesz na co dzień w Polsce. Życz miłości prawdziwej, jak ofiaruje nam Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. W imieniu całej naszej parafii serdecznie witam naszych czcigodnych celebranców, kardynałów Bernardin, Glenn, biskupów Rodriguez, Abramowicz, Jakubowski i wszystkich naszych księży i diakonów. Również serdecznie witam w imieniu parafii senatora ze Stanu Illinois, pana Lechowicz, razem z żoną, Aldemara Wójcik, z żoną naszych gości z organizacji Polonijnej, a szczególnie reprezentantów z Kongresu Polonii Amerykańskiej, Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego i Związku Narodowego Polskiego i wszystkich tutaj obecnych. Módlmy się razem o dobro dla Polski, Polonii, Stanach Zjednoczonych i Ameryki. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Włączmy się w modlitwę, w której bierze udział sam Jezus Chrystus, obecny między nami, przychodzący w Eucharystii. Uznajmy naszą słabość i grzeszność i mówmy, spowiadam się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący.
szczęścia wiecznego, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
Teraz wy, bogacze, zapłaćcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zrozumiało. Szaty wasze stały się żerem za mody. Złoto wasze i srebro zardzewiało, a za ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków stłuczyliście serca wasze w dniu rzeczy. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto słowo Boże. Powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odszedł. Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My dear friend, brother, cardinal, Chicago. Kochani, drodzy biskupi, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń polonijnych, kochane dzieci, młodzieży, rodzice, matki, ojcowie, umiłowani rodacy, siostry i bracia, szanowni i drodzy nasi przyjaciele Amerykanie. Oto wielka łaska, którą odczytuję jako dar Boga dla mnie, stanąć tutaj pod kopułą wspaniałego kościoła na Jackowie i po długich latach oczekiwania modlić się razem z wami, razem z biskupem tutejszym, duchowieństwem i całą wspólnotą. Przedstawiamy w tym dzisiejszym sobotnim wieczorze Kościół powszechny, jeden święty apostolski. Patrzę na kopułę, która wymalowana jest i przedstawia cały szereg znakomitych w kościele osób. Jakiś tłok pochodu ku Jezusowi Chrystusowi. To, co jest na kopule, to jest także w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, szczególnie tej parafii, która przez dziesiątki lat swego istnienia gromadzi tutaj Polaków, utrzymuje ich wierze, tę wiarę rozbudza i każe im, wychodzących stąd i napełnionych Słowem Bożym i sakramentem, dokonywać życie na sposób chrześcijański, dawać świadectwo Chrystusowi i przez wypowiadane słowo i przez dokonywane czyny. Rzeczywiście parafia jest tutaj znakiem głoszenia Ewangelii, a jednocześnie cała wspólnota tutaj Ewangelię głosi, bo przyjmuje Słowo Boże, a Słowo Boże, jak usłyszeliśmy na początku mszy świętej, wypowiedziane przez przedstawiciela młodzieży, jest siane po to, żeby wzrastać. Słowo Boże ma samo w sobie siłę oddziaływania na nasze serca. Przy tej parafii pracują księża zmartwychwstańcy. To znów moment, który każe nam wniknąć w tę rzeczywistość, którą to zgromadzenie przedstawia. A jest ono złączone tak bardzo i z tym, co chrześcijańskie i polskie, i z tym, co tkwi w potrzebach naszego narodu. Powstanie zmartwychwstańców. Zmartwychwstanie to tajemnica naszej wiary. Wybrali sobie jako hasło ludzie z emigracji. Kiedyś, dawno, po powstaniu listopadowym, wyszli z ojczyzny żołnierze. Powstanie zakończyło się klęską, ale ducha nie można było ugasić. Ci żołnierze znaleźli się w Paryżu. To byli wśród nich
Semenenko, Kajsiewicz, był Jański, ale i był Mickiewicz. Stanął gdzieś tym natchnieniem ostatecznym dla powstania takiego zespołu ludzi, który będzie mówił o zmartwychwstaniu Polski, ale prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa i przede wszystkim położy nacisk, że zmartwychwstanie w wymiarach doczesnych i w strukturach państwowych jest możliwe wtedy, kiedy nastąpi odrodzenie moralne. Ludzie, którzy na emigracji założyli to zgromadzenie, przyszli na emigrację jako ludzie obojętni, a właściwie niewierzący, nieznający Pana Boga. To tutaj na emigracji odzyskali Pana Boga i stworzyli dzieło, które wśród wielu innych nurtów myśli polskiej i duchowości idzie przez różne kraje i trzyma to, co jest poleceniem Chrystusa. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, ale bądźcie mi świadkami wszędzie i w Jerozolimie, i w Samarii, i w Judei, i aż po krańce ziemi. Przecież w ubiegłym stuleciu dla Polski rozebranej, wymazanej z mapy, druga półkula, Chicago, były tymi krańcami ziemi, gdzie szedł polski emigrant i szedł za nim polski kapłan. Byli to ludzie o prorockim duchu, którzy głosili prawdę wbrew opiniom innych. I gdy mówię o tym usposobieniu prorockim, które w tej wspólnocie jest zawarte, to przychodzi na myśl treść dzisiejszych czytań mszalnych. Pierwsze przytacza nam postać Mojżesza, który daje ze swojego ducha siłę 72, którzy w uniesieniu prorokują, to znaczy głoszą Boga. I to głoszą tak, że to ma siłę oddziaływania, a nawet poza wspólnotą ten duch proroczy został udzielony i daje świadectwo tego wyniesienia się ponad przeciętność, ponad codzienność i wołanie do Boga wielkim głosem. Ewangelia Święta również nam mówi o tym usposobieniu prorockim. Ktoś donosi Chrystusowi, że jest człowiek, który dokonuje cudu w imieniu Jezusa Chrystusa. Apostołowie mówią, ale on nie należy do nas. On jest poza naszego stowarzyszenia uczniów, ale w Twoje imię wyrzuca złe duchy. A Pan Jezus odpowiada, pozwólcie, nie zabraniajcie. To nic, że nie należy do Was. Ale jeżeli w imię moje działa, będzie przynosił owoce. Oto wielka prawda o posłannictwie prorockim Kościoła. Wiemy, że Chrystus otrzymał od Ojca swojego trzy zadania kapłańskie, wypełnione w modlitwie i w ofierze eucharystycznej, prorockie w nauczaniu i duszpasterskie, czyli królewskie
zwalczaniu wszelkiego zła i organizowaniu dobra. I te zadania, które prowadzą do zbawienia człowieka, podejmuje Kościół w całym swoim wymiarze wielkiej wspólnoci, wspólnoty braci i sióstr złączonych z Jezusem Chrystusem przez sakramenty, przez słowo. I Kościół idzie przez wieki, idzie przez 20 stuleci, przez naszą ojczyznę idzie przez 10 stuleci. I głosi prawdy, to znaczy wypełnia to posłannictwo prorockie, które jest głoszeniem prawdy wbrew nieraz opiniom wystudiowanym przez uczonych tego świata. Chcemy wejść naszą myślą, choćby tylko krótko, w tę przestrzeń dziejów, aby zauważyć te zjawiska prorokowania Kościoła w naszym narodzie. Bo Kościół powszechny, taki jaki on jest na całym globie ziemskim, ma przede wszystkim proroka w osobie każdego papieża, który przewodzi miłości i który naucza. Obecny pontyfikat jest tak mocno zaakcentowany wypełnieniem posłannictwa prorockiego. Jest Ojciec Święty bowiem tym człowiekiem, który w tak wielu językach do tak wielu narodów przemawia, głosząc dobrą nowinę o Jezusa, o Jezusie Chrystusie, a mówi do wszystkich, którzy słuchają Go z upodobaniem, z miłością, z życzliwością, jak również do tych, co Go słuchają z niechęcią lub wrogością. Ale są inni. Są także ludzie, którzy mają tego ducha charyzmatycznego i pobudzają całą wspólnotę Kościoła do tego, aby świadczył o wielkim przeznaczeniu człowieka, o jakim dowiadujemy się z Ewangelii Świętej. Ale wróćmy do naszych dziejów. W tym roku obchodzimy rocznicę 750 lat, dawno to było, trochę rocznica zapomniana, ale w dziejach Europy niezwykle ważna. To jest bitwa pod Legnicą. To jest rok 1241, kiedy piastowski książę Henryk staje na czele rycerstwa i zagrada drogę do podboju Europy przez tatarskie hordy. Prawda, że okupiono to wielką krwią, a nawet klęską, po której zostały zgliszcza, spalenia, zabieranie ludzi jaskier, chowali się ludzie po lasach i dopiero z odejściem najazdu tatarskiego wraca wszystko do życia i pokazuje się wtedy święty Jacek, także wielki prorok, niezwykły w swojej wymowie, w sile przekonania, w sile modlitwy, wielki czciciel Eucharystii. Ten przejaw prorocki, tkwiący w Kościele złączonym z narodem, będzie się wyrażał i w słowach, i w dokonaniach, i w czynach. Za taki prorocki przejaw będziemy poczytywali to, czego, co wyjawił światu, polegając na swoich dociekaniach i obliczeniach Mikołaj Kopernik. Wbrew przekonaniu głosił,
że nie słońce obraca się wokół ziemi, ale ziemia wokół słońca. Było to głoszenie odważne, ale głoszenie prawdy. Pojawił się w szeregach sejmowych kapłan wybitny Piotr Skarga i przed królem, i przed senatorami, wśród których nie brakło biskupów, głosił prawdę niewygodną, napominającą, ale ukazującą właściwą drogę dla publicznego życia chrześcijan w państwie. Trzeba było odwagi, by być prorokiem. Takim prorokiem w następnych stuleciach był arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny-Peliński. Był tylko 16 miesięcy biskupem, bo w czasach powstania styczniowego był wypędzony z Warszawy i resztę długiego życia spędził w dalekim zesłaniu, jak wszyscy inni, w klimacie bardzo zimnym. Ale to byli ludzie, którzy szli naprzeciw prorokowi. Właśnie ten biskup, sługa Boży Peliński, o którym wspominam, przyjaciel Słowackiego, żyjący we Francji. I on wtedy, kiedy emigrowano z kraju na zachód, on szedł z zachodu na wschód. Tam go ciągnęło coś. I stał się kapłanem. I wykładał w Petersburgu. I z Petersburga został powołany na biskupa Warszawy. Czy Warszawa mogła przyjąć dobrze biskupa, który przychodził z Petersburga? A jednak to był prorok, który wiedział, że jest posłany i musi iść. I musi prawdę głosić. I dzisiaj uważamy go za świętego. A ostatnie nasze dzieje, już te bliskie, te, które pamiętamy, te ostatnie dziesięciolecie, czyż także duch prorocki nie wstąpił w naród, który nie mówiąc głośno, ale modląc się szeptem na Jasnej Górze, pielgrzymkach, na salkach katechizacyjnych, katechetycznych, czasem takich ubogich i biednych, kiedy słowo Bóg było tak skreślane, ale to słowo Bóg skreślane znaczyło zawsze wolność. Największym wydarzeniem, jak mi się wydaje z obserwacji naszych ostatnich dziejów, to było przeżywanie milenium Chrztu Polski. Włączyła się wtedy cała Polonia emigracyjna, całym wymiarze i całej potędze. I wielu z was, bracia i siostry, pamięta to wydarzenie 1966 roku, 25 lat temu, jak tutaj w Chicago obchodzono tysiąclecie Chrztu Polski. Obchodziliśmy także i w Polsce, w każdej diecezji, w każdym sanktuarium, mimo gniewu ówczesnych władz, ale szedł ten cichy i uparty duch, który mówił, że trzeba iść za prawdą. A potem toczyły się dalsze wypadki i potoczyły się tak, że żadne prognozy socjologów, żadne obliczania sytuacji w Polsce i w krajach wschodnich nie pasowały do wydarzeń. Jeżeli zawiodły wszelkie kalkulacje badań opinii publicznej na temat
upadku totalitaryzmu, to chyba znaczy, że jest duch, którego nie da się ująć ani w cyfry, ani w wykresy. I tak było. Jest w naszym narodzie ten duch, ożywiony duchem Boga, wyrażający się i w modlitwie, i w znaczonym cierpieniu, i w tej upartości do tego, żeby iść zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z ambicjami narodu, zgodnie z powołaniem na dziecko Boże. I dzisiaj cieszymy się wolnością, ale wiemy, że wolność to jest zadanie. To jest dar Boży, ale to trzeba umieć podjąć. I wiemy, że to zadanie jest niełatwe. Trzeba nam na nowo tej siły prorockiej, całego Kościoła, wszystkich wiernych, razem z hierarchią, aby umieć odpowiedzieć na nowe wezwania, na nowe obowiązki. Chcemy tworzyć wielką wspólnotę ludzi, którzy opierają się na fundamencie trwałym, jakim jest Kościół, na tych bramach, o których powiedział Chrystus, że one nie zostaną żadne, opoce, na której, którą żadne bramy nie przezwyciężą. Podejmujemy więc wspólne działanie i takim wspólnym działaniem będzie w Polsce synod plenarny. Zapraszamy do udziału w tym synodzie całą Polonię, gdziekolwiek ona jest, bo to jest wspólnota wielka, której nie można oddzielić od historii kraju i od jego życia. Będzie to praca spokojna, wymagająca medytacji, refleksji, ale widzenia w sumie. Będzie to zauważenie, czy jesteśmy naprawdę chrześcijanami takimi, jakich wymaga wiek XX. Będziemy więc mówili i o Kościele, i o liturgii, o pracach charytatywnych, o misjach, ale także o likwidacji naszych wad. A one są. One tkwią w nas. Trzeba więc wspólnego wysiłku, byśmy stali się jako jeden wielki lud uniesiony duchem prorockim. A to jest możliwe. Słyszałem już tutaj w Ameryce tony tej pieśni, która była śpiewana na Jasnej Górze podczas wizyty Ojca Świętego. Abba Ojcze. Właśnie ta pieśń była wyrazem tego udzielenia ducha. Młodzież, która przybyła z całego świata, najmilsi trzeba nam ducha. I gdy formułowaliśmy hasło, pod którym Ojciec Święty odbywał pierwszą część pielgrzymki, powiedzieliśmy: Bogu dziękujcie, ale ducha nie gaście. Bo tylko duch ożywiony, nieprzygaszony, nieujarzmiony daje tę siłę, której nie mogą pobić ani armaty, ani żadne struktury. Bracia i siostry, wracam myślą do Ewangelii Świętej, której Chrystus nie uznał orzeczenia apostołów, którzy mówili, że temu uzdrawiającemu prorokowi zakazali w imię Jezusa Chrystusa działać. Otóż to ten rozdźwięk
apostołami, między jakimś innym samotnym prorokiem, ale uznającym Chrystusa, nasuwa mi myśl o przekroju, o tej fizjognomii emigracji polskiej. Tyle się mówi o różnicach między emigracją starszą, średnią, najnowszą. Są wzajemne pretensje i mówią, oni nie są z nami. Nie chcą się włączyć do naszych wspólnot. Delikatna sprawa, ale chciałbym z Ewangelii Świętej zaczerpnąć wskazówkę i poprosić wszystkich o zastanowienie się, w jaki sposób postawy różnych grup emigracyjnych zbliżyć do siebie. Nie wystarczą może organizacji. Przychodzą ludzie o innej formacji myślowej. Trzeba więc wspólnie szukać nowych form, nowych metod. Myśl jest bogata. Duch nie tędy chce. Trzeba tylko pozwolić duchowi tchnąć. A wtedy znajdą się sposoby, ażeby braci zbliżyć do siebie, aby otworzyć dialog spokojny, systematyczny, pełny wyrozumienia dla jednej i dla drugiej postawy, ale byśmy mogli tworzyć ten wielki głos, który wydobywający się z Ewangelii będzie starał nas i dawał to świadectwo prorockie wiary, jakie powinniśmy nieść jako wyznawcy Jezusa Chrystusa wśród innych narodów i wyznań. Najmilsi siostry i bracia, czyniąc tę uwagę, wyrażam moją miłość do wszystkich i dziękuję gorąco za waszą postawę, za ten napełniony Kościół pod wezwaniem świętego Jacka, który idzie pokolenie przyszłe, głosząc prawdę o Chrystusie, o Polsce. Amen. Wierzę w jednego Boga, thank you.
się do Jego modlitwy w intencjach wszystkich ludzi. Thank you.
którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów naszym serca. Pokornie błagamy Cię, Boże, uczynić mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to wszystko. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i jeszcze z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął dzień i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: jeszcze i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która dla was zbawienie będzie wydana na odpuszczenie grzechu. Proszę, przyjdźcie na moją pamiątkę. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy Cię
Polska misja
oczekiwana przez księży z Towarzystwa Chrystusowców. Księże kardynale, niech Bóg da Ci siłę i odwagę do kontynuowania Twojej pasterskiej posługi na wzór dobrego pasterza. Niech Duch Święty obdarzy Cię mądrością i roztropnością kierowaną Kościołem w Polsce, tej nowej erze odnowy i odrodzenia. Niech Najświętsza Maria Panna, nasza Pani Częstochowska, Królowa Polski, opiekuje się Tobą i polskim narodem i otacza wszystkich swą macierzyńską troską. I would like to thank Cardinal Bernardi and our Vicar Bishop Rodriguez for their presence among us. Dziękujemy najpierw księdzu kardynałowi Bernardi, gospodarzowi naszej archidiecezji, za jego obecność wśród nas i jego biskupowi pomocniczemu, biskupowi Rodriguez. Dziękujemy naszemu ukochanemu kardynałowi, prymasowi Polski za realizację długo oczekiwanej wizyty. Długo oczekiwanej wizyty wśród nas. Boże błogosławieństwo.
was błogosławi mu wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Maria, Lula, Maski.
że prymasie, cieszymy się bardzo, że możemy Cię tutaj gościć w naszej parafii świętego Jacka Szermana i panią Maję Wójcik. Witam przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej z zarządem głównym i stanowym, przedstawicieli Zjednoczenia Polskie Rzymskokatolickie, przedstawicieli Polskiego Związku Narodowego, przedstawicieli Związku Kobiet Polskich oraz przedstawicieli Polskiej Ligi Pomocy. Witam Was bardzo serdecznie. Na początku chcę powiedzieć, że nasz program będzie raczej krótki, dlatego iż zdajemy sobie sprawę, że nasz drogi gość, jak i pozostali zaproszeni goście, są zmęczeni, a pora jest już późna. Dlatego tylko też dodam, że podczas kawy będziemy mieli program muzyczny. W programie tym wystąpi nasz wspaniały organista, pan Chomik oraz zespół parafialny Zmartwychwstanie. Księże prymasie, aby już nie przedłużać dłużej, ja poproszę zaraz księdza prymasa, aby rozpoczął nasze spotkanie przy stole modlitwą. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Boże, zanim rozpoczniemy posiłek, pragniemy zwrócić naszą myśl do Ciebie i podziękować za wszystkie łaski, że dzisiaj wysłuchaliśmy i uczestniczyliśmy w mszy świętej, która pokrzepiła nasze serca, tak przez obecność Chrystusa, jak i przez naszą wielką wspólnotę, bo jeden drugiego umacnia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za biskupa tej diecezji, kardynała Bernardina, jego biskupów pomocniczych. Życzymy wszystkim, którzy z nimi współpracują, kapłanów, diakonów, siostry zakonne, aby budowali ten Kościół, który tutaj, w Chicago, daje świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Panie Boże, wspomagaj wszystkich, którzy stoją na czele stowarzyszeń i organizacji, tak cywilnych, miejskich, jak i polonijnych i kościelnych. Niech Twoja łaska przeniknie nasze serca. Chcemy Ci okazać wdzięczność, kiedy będziemy spożywali posiłek. Niech zdobycie sił fizycznych umocni także nasze duchowe siły. Prosimy Cię o to, Boże Ojcze, przez Chrystusa, Pana naszego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, księże prymasie, ja mam ten wielki zaszczyt, aby powiedzieć jeszcze parę słów pod Twoim adresem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę pełnisz dla Kościoła w Polsce, a również dla Kościoła tutaj polonijnego. Dlatego w imieniu całej tej parafii pragnę znieść toast na Twoją cześć. Proszę wszystkich, aby chcieli powstać i znieść toast nam. Cześć, nie zapytajmy. Mam mówić 2 minuty, więc muszę się streszczać.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wielką serdeczność, za życzliwość, za braterstwo, za ducha wspólnoty, który odczuwam sam w Chicago. I poza Chicago, bo dzisiaj byliśmy u ojcu Salwatorianów i ojcu Karmelitów. Jednakże chcę uczciwie powiedzieć, że ta serdeczność jest nie tylko w Chicago, bo doświadczam równie wiele serdeczności, dobroci całej mojej podróży i wizytach pasterskich w Stanach Zjednoczonych. I w Waszyngtonie, i w Brooklynie, i w Pittsburghu, i w Bostonie, i w Oakland, i gdzie jeszcze byliśmy. Tak, w każdym razie wszędzie. Gdzie? W Waszyngtonie i Hartford. Jednakże przewaga tutaj jest, że taką piękną kulturę tu zaprezentowaliśmy tego wieczoru. Naprawdę to, co w kościele było, to ubogacenie przez dobrą kulturę naszej pobożności i to, co przy stole tutaj mogliśmy spożyć i wysłuchać, to jest to ubogacenie człowieka, a jednocześnie rozszerzenie tego przeżycia wiary na przeżycie społeczne, na to, co nas łączy przy stole. Gdy wspominam mój piękny jak dotychczas pobyt w Stanach Zjednoczonych, zresztą mój pierwszy, bo byłem już i w Detroit kiedyś, 4 lata temu, i w Waszyngtonie, i w Filadelfii, ale przecież odwiedzam Polaków w Polonii w innych krajach. To, co najbardziej mnie utkwiło, to jest w 1988 roku mój pobyt w Związku Radzieckim i wizyty w ośrodkach polskich na Białorusi, szczególnie na Białorusi. Otóż tak myślę o tym, jaka inne możliwości, chociaż duch ten sam, bo przecież nie inna krew tam płynie w tych, którzy zostali na wschodzie. Potem gościnnie zapraszali nas do plebanii, ale plebania, mieszkanie kapłana, to było jakiś pokoik 2 kroki wzdłuż, 1,5 kroki przed. Jakiś korytarzy i kuchenie. A ze mną towarzyszyło mi serdecznie bardzo dużo kapłanów, bo to 40 pojechali z dalekich stron, z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy. I oni wszyscy się zmieścili tam na posiłek, a jeszcze towarzyszył przedstawiciel Urzędu do Spraw Wyznań z Moskwy. On zawsze był. Otóż jak myśmy przyszli na posiłek, to były 2 miejsca dla bardzo starszego prawata, który miał 80 lat i dla reszta stała. I z tej kuchenki podawali sobie nad głowami talerz z jakimś jedzeniem, żeby nam postawić. W takich warunkach żeśmy tam wspólnotę po nabożeństwie tworzyli. I tak posiłek żeśmy tam spożywali. Każdy zauważa te różnice, ale myślę właśnie o tym gościnnym sercu polskim tym samym. Dzisiaj korzystam z okazji, żeby powiedzieć dziękuję za wszystko, coście dla Polski zrobili tutaj z emigracji. I to nie wystarczy powiedzieć dziękuję, bo to jest mało. Myślę, że nasza wdzięczność oparta jest modlitwą. To wszystko, co zrobiła Polonia, biskup Abramowicz wie o tym najlepiej i wszyscy, którzy współpracują. Wiele ośrodków charytatywnych amerykańskich
czasach bardzo trudnych przyszło nam z pomocą. Ale my także chcemy dzisiaj w Polsce wolnej, ale jeszcze daleko do tego, żeby mogła powiedzieć o jakimś dobrobycie, chcemy także z siebie dawać. I to nie tylko eksport naszej duchowości i umysłu, ale także potrafić organizować dobroczynność u siebie. I to nam się powoli udaje. Myślę o tych kilku tysiącach dzieci z okręgu Ukrainy, z okręgu Czarnobyla. Nie, Czarnobyl rozumiany jest, co to jest. Czarnobyl. Otóż tych dzieci jest bardzo dużo, które są jednak dotknięte tym napromieniowaniem spowodowanym katastrofą tej elektrowni jądrowej. Oni przyjeżdżają do nas. Każda diecezja przyjmuje kilkaset tych dzieci. I tu pokazuje się także to, co mamy, na ile nas stać. Ta dobroć w przyjęciu tych dzieci, które no, są chore, zaniedbane. Czasem nie wiedzą o tym, w jakim stopniu są chore. Nasi lekarze wszystkich badają i przepisują im to, co można. No, trzeba po prostu zdrowe żywienie im dać, trochę miodu, mleka, masła. Ale jak dalej rozwinie się ich życie i zdrowie, tego jeszcze nie wiemy, bo tego nikt nie wie, to dopiero się sprawdzi. W każdym razie chcemy także względem innych świadczyć i dzielić się tym, co ma. Gdy była katastrofa w Rumunii i wielka katastrofa Armenii, że od nas poszło bardzo dużo spontanicznych ofiar. Co mogliśmy ofiarować? Cukier, mąkę i dużo kocu. Takich prześcieradeł, co mogło to pomagać. I myślę, że dobroć raz udzielona, ona dalej jeszcze udziela się. Więc to, żeby zwracać się gorące podziękowanie za wszystko, co otrzymaliśmy ze strony Ameryki, Amerykanów i Polonii. Gorąco życzę, by ta wielka Polonia, jaka jest w Chicago i jaka jest w innych wielkich miastach amerykańskich, ja myślę, że znam dopiero część, byście potrafili tworzyć wielką jedność. Struktura Episkopatu Amerykańskiego powstaje takie apostolstwo dla emigrantów polskich. To jest coś nowego, coś bardzo dobrego. Zgłaszają zapotrzebowanie na kapłanów polskich. I niewątpliwie oni są potrzebni. Ale myślę, że Polonia, czyli Amerykanie polskiego pochodzenia, powinni bardzo zabiegać, aby wydawać ze siebie coraz więcej ludzi, którzy wejdą w życie odpowiedzialne amerykańskie, lekarzy, artystów, uczonych, ale także kapłanów, ale także siostry zakonne. My się cieszymy bardzo z tych kapłanów, których mamy amerykańskich, bo możemy się w każdej chwili zwrócić, żeby przetłumaczyć jakiś tekst dobrze po angielsku. Ale na przyszłość będzie potrzeba więcej, bo kontakty będą żywsze. Więc pomyślcie w waszych rodzinach o tych dzieciach, które są takie miłe, jak dzisiaj one przyszły, takie miłe. Niech wyrastają przyszłe siostry zakonne, przyszli kapłani. Tego potrzeba tutaj w Ameryce i świata. Szczęść Boże. Goście tylko spokojnie wyjdą, ponieważ już są zmęczeni po drugim dniu spotkań. Wszyscy razem może właśnie my dziękujemy pięknie tym, którzy pomagali tutaj przy obsłudze stołu.
wszyscy z nas mieli wspaniałą obsługę. Dobrze, teraz robimy miejsce dla księdza prymasa. Ksiądz prymas jest zmęczony na pewno i należy mu się odpoczynek. Dziewczęta w całej wsi będą się przybilać mi.